Bramki tylko leciał, nie? I się... Aha. Będą. Wy dzisiaj gracie, a dopiero przypomniałeś. A jutro z Interami, no tak, przecież Interami. Tak. Jutro ciężki mecz, już kartki złapać nie ma. A to masz już dwie, że... Tylko tutaj gdzieś tam, może nic nie ma. To ich XXX został. Tak, tak. Bieg, zresztą... Pytam ci, tak. Masz szczęście, że się poślizgnął. No. Na 7 masz szczęście i koleś ma szczęście. Znaczy, z nogę... Z drugiej... Tak, ale znaczy, powiem ci, że Boże w ogóle jest. Tak, a u was z kolei ten 7 który gra, kto gra? Jacek. A. No nie, Jacek dużo gada, ja wiem, że... No dobrze, no. Okej, no. Dobra, pa. Opta! Ale wtedy też dopiero od 5 tygodnia zaczęliśmy... W tamtym roku najwięcej miał chyba... W tamtym roku najwięcej Ibro miał, 7. Fajna sprawa. Tylko, że wiesz, jeszcze jest jedna rzecz, bo na razie... Na razie mimo wszystko mam jeszcze... Nie, to są to. Oni w tym składzie by teraz byli na podium, moim zdaniem, na podium by byli na 100%, nie? Ekstra klasy? Tak. Oni tam... To z nimi 5-0. Nie, co ci mówiłem potem, że... No i Rogowski... Kuba wtedy z nim przy ławce rozmawiał. A, tak. No, w każdym razie ten. Jak to z bramkarzem, no. Się czasem pomyli, nie? Najpierw tak po znajomości z Krudy Jagry Koldma z Paringi. Co tam wiadomo, że nas znali? Bo oni po prostu stali, oni w ogóle nie wychodzili za połowę, nie? No i to jest właśnie, my na początku też tak ja zostawałem. Teraz troszkę więcej wychodzę, ale błędem naszym było w tych pierwszych dwóch, w pierwszym... Do wczoraj, ale Słoneczek Krzyki moim zdaniem ma o wiele większy potencjał indywidualnie mają niż jako drużyna, nie? Mhm. Mimo tego, że tam akurat atmosfera jest super i tak dalej, więc nie wiem... Co tam zabił? No tak. Już mi się nie zabijesz, ty. Zabijesz, ty. Kurwa, sorry, stary. Widzę, że masz to stoi. Nie, my tam... Się z dogadałem, to ten sparing zagraliśmy z nimi. Z Kerzonem czy z Kerzonem. Tylko dlatego, że podeszli na luzie. Jo. Chciałem już powiedzieć, zaczęli dużo... Nie, co, nie, to my jakoś, nie wiem, nagle cofnęliśmy się do obrony takiej głębokiej, prawda? Nie, no ja miałem inną. No, takie mam wrażenie, że my cofnęliśmy się naprawdę tak bardzo... Kuba to stał, oglądaliśmy, słuchaj, jak oni się ustawiają. Sajka, tak. Ja pamiętam, jak graliśmy z nimi, no to gdybyśmy w głupi sposób nie tracili, wiesz, tych bramek i bardziej konsekwentnie. Ale kurde, w czasie meczu to miałem takie odczucie... Że... Wiesz, no to jest właśnie takie sporne, nie? Że jakby tak i tak gwizdno, to by wiesz. Ale gdyby nie ta akcja, to byśmy mogli dojść. Tak, no tak, ale no... A Kuba mi to odpisał, ale ja naprawdę dalej Kubie... W rewanżu ich pokonamy, no. Nie ma to tamto. Thank you.
To co gwizdnąłeś, jak koleś dopiero upa. Ale ty, przecież tam mógł chłop normalnie to bez do piłki, tak? Bierz piłkę! Mógł to bez normalnie do piłki. Skala, jak twoje imię? Ile tu jest, bo tu jest taki... Nie, już ma 7, 8, 4, 5... Utrzymał, utrzymał! Ja pierdolę! Bierz piłkę! To nie było zagranie piłki. No sędzia odwrotnie. To był powieszony, to nie było. No ja też tak uważam. Ja. Brawo!